Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale, nagrywam to już drugi raz, dlatego nie powiem tego już tak ładnie, jak powiedziałem to za pierwszym razem. Kilka dni temu wrzuciłem ankietę na YouTube'a i na Facebooka dotyczącą tego, jaki film chcielibyście zobaczyć na kanale w tym tygodniu. No i wybraliście analizę meczów turniejowych przed zbliżającym się tutaj sezonem. Dlatego zrobimy sobie tutaj podobną analizę, tak jak robiłem to swojego czasu z waszymi meczami, które mi podsyłaliście. Także skupię się tutaj głównie na tych swoich tutaj akcjach, jakichś tam poczynaniach, naniach boiskowych, ale też pokażę wam wszystkie bramki, bo trochę ich było i 9 w trzech meczach. No nie, w sumie to 10 było. No to faktycznie 10 bramek w trzech meczach to w sumie całkiem niezły wynik, będzie co oglądać. Te trzy mecze były w turnieju charytatywnym dla Zosi, która choruje na ZMA, dlatego jeżeli chcecie pomóc, to odsyłam tutaj do opisu. Warto pomagać, pomóżcie tyle, ile możecie. Kwota potrzebna do zebrania jest no, bardzo duża, bo tam chyba około 9 milionów, dlatego jeszcze trzeba troszkę powalczyć, żeby te kwoty zebrać. Także turniej był głównie dla Zosi i na tym się głównie to wszystko skupiało. Została zebrana fajna kwota, fajne mecze myślę, że wyszły, które za chwilkę sobie przeanalizujemy. Przy okazji też chciałem podziękować swojej narzeczonej, która nagrywała wszystkie te mecze, cierpliwie siedziała z kamerą przez te 2 razy 18 minut, bo tyle trwał jeden mecz. Przy okazji może ujęcia niektóre nie są najlepsze, bo część jest nagrywana ze bramki, ale starałem się tutaj to kadrować w taki sposób, żeby wszystko było widać. To, czego nie będzie widać, to myślę, że dopowiem słowem. Będę wam to opisywał wierszem, jak polscy wieszcze. Także lecimy na boisko, bo materiału jest w sumie całkiem sporo. No dobra, zaczynamy z pierwszym meczem. Nasza drużynka gra w strojach biało-czarnych. Ja jestem na prawym skrzydle, czyli jestem gdzieś tam. No tutaj głównie będę skupiał się, tak jak to robiłem w przypadku waszych analiz, na tutaj tam swoim występie. Oczywiście wszystkie bramki pokażę dla przeciwników i dla nas też jakieś takie, powiedzmy, bardziej składne akcje będą tutaj zawarte, także wszystko myślę, że będzie fajnie. Tutaj jest około druga minuta meczu, z tego co pamiętam. Mamy piłę i lecimy z tematem. Dobre minięcie ze środka, ja wybiegam tutaj, gdzieś szukałem pewnie prostopadłego podania, które troszkę się nie dociągnęło, ale dalej jesteśmy przy piłce. Tak, z racji tego, że tutaj na skrzydle kolega szybko, dość biegły, zostałem mu troszkę z tyłu, żeby mógł zgrać i chyba nawet próbował to zrobić, ale piłka gdzieś mi minęła z tyłu. Jest strzał, dobitka, nieudana, ale jestem też ja, jakoś tam się udało tę piłkę wsadzić, te dwa tempa. Także mamy 1-0, dość szybko ten mecz się rozpoczął. Ja tutaj w ogóle poczekałem chwilę, bo widziałem, że tam gość się kładzie, także gdybym uderzył od razu, to pewnie by się gdzieś tam odbiło, ale na szczęście się udało to wyczekać. Wznowienie piłki, udało się przejąć, łapię piłkę, jadę z nią, próbowałem podejść do skrzydła, ale tutaj obrońca dobrze to przeciął. Mamy piłkę, nie mamy, mamy piłkę, nie mamy. Piłka dalej w grze, jest troszkę tutaj kopaliny, troszkę wybić. Udało się przejąć, nasz środkowy obrońca, stoper Tomek dobrze wyprowadził akcję, ale niestety tutaj to podanie chyba troszkę niedociągnięte. Gramy dalej, jest teraz drugie skrzydełko, lewa strona, Jarek. Udało się minąć przeciwnika, niestety kolejny zablokował znowu. Ja się czaję tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, gdzieś tutaj czekam na długim słupku. No było tam w sumie dość pusto. Tutaj było tak, od razu wznowienie z różnego, dalej utrzymujemy się przy piłce. Przegranie piły do mnie, gdzieś się tutaj przyjmuje z problemami, daje prostopadłą piłkę, niestety przecięta, ale dalej jesteśmy przy piłce, jest tutaj jakaś akcja. Tak, tutaj podbiegam trochę bliżej, żeby właśnie stworzyć trochę pressingu. Możemy się na tym skupić, tak, wcześniej byłem na długim. Tutaj widziałem, że podbiegą, dlatego że tutaj, żeby zamknąć właśnie opcję temu tutaj prawemu obrońcy przeciwników. Tutaj tak, pod pressingiem byli zmuszeni szybko wybić, dlatego mamy piłkę. Mati, tutaj mnie szybko znalazł, przyjęcie, strzał zablokowany, no i mamy rzut rożny. No tak, próbowałem się od razu szybko właśnie z nią zabrać. Możemy sobie tutaj jeszcze tak zerknąć. Wyszedłem do piłki właśnie w tym momencie. Wyłożono dobrze, tutaj obrońca siódemka dobrze, dość szybko mnie skrócił i ta piłka też mi jakoś tam mi siadła na tej murawie. Mamy rzut rożny, no i jest 2-0. Także udało się też w jakiś tam sposób przyczynić do tej drugiej bramki. Tutaj w ogóle została jakoś pięto chyba szturnięta, tak, trochę po brazylijsku, elegancko.
No i mamy 2-0 dość szybko. Tutaj była, no nie wiem, która minuta. To była jeszcze pierwsza połowa. Gramy dalej. Zdrowienie przeciwnika z rzutu wolnego. Tam coś się wydarzyło, nie pamiętam dokładnie co. Niezła długa piłka, przerwana. Schody tutaj bliżej pomóc. Nie miałem za bardzo opcji, bo tutaj gość mnie skracał dość intensywnie. Piłka niestety się odbijała. No a na takiej murawie, jak wiadomo, na murawach tych naturalnych, A-klasowych, no bywa różnie, dlatego nie ryzykowałem i po prostu tę piłę wyrzuciłem. I chyba nawet z faulem dla nas, tak jest. Mamy centrę całkiem niezłą, nie udało się niestety jej zgrać. I przeciwnicy wychodzą z kontrą, którą Tomek znowu na środkowej obrońcy przerywa. Dobry strzał, niezłapany na kamerze, tutaj był celny, bramkarz obronił. Próbujemy jeszcze zebrać. Tutaj nasz boczny obrońca, lewy, Kamil, ja gdzieś tam się czaję ciągle, przeciągle się czaję na przedpolu. Na boku staram się zawsze też trochę przesuwać, żeby być bliżej zawodników, żebyśmy ewentualnie mogli coś przyklepać. No tutaj chyba Kamil szukał mnie, nie jestem pewien, nie udało się tej piłki posłać. Lecimy z kolejną akcją, gramy tutaj z Przemkiem na boku, chyba się zamieniłem wtedy jakoś w obronie, nie pamiętam. Dogadaliśmy się z Przemkiem, żeby on sobie wyszedł bardziej do przodu, ja zostawałem. Od czasu do czasu, jak już tam za bardzo spuchłem, to się zamienialiśmy na kilka akcji. No i udało się tutaj wywalczyć rzut wolny, który po wielogodzinnych konsultacjach zdecydowałem się wziąć. No i zobaczmy, czy uda się tutaj coś ukąsić. Pozycja w sumie na lewą nogę, można powiedzieć, chociaż z prawej no też dałoby się coś fajnego zrobić, ale nie mówię, że tego nie zrobiłem, zobaczycie zresztą sami. Napiszcie w komentarzu, w którą stronę strzelę, czy to będzie lewe okno, czy to będzie prawe okno, czy to będzie środek, czy to będzie nad poprzeczką. No właśnie, celowałem w prawe okno, tutaj wydawało się, jakby to było w ogóle mało miejsca. Więcej było miejsca na tej prawej niż na lewej. Troszkę mocniej należało tę piłkę uderzyć i pewnie by się udało to strzelić. No ewentualnie też myślałem o tym, czy by nie odkręcić, bo mur był właśnie ustawiony na ten krótki słupek. No ale trudno, nie udało się, piłka w grze. Tutaj szybko wracam ze swoim zawodnikiem, znaczy w sumie nie ze swoim, tylko nawet asekuruję bocznego obrońcę, daje do bramkarza piłę, nie chciałem mu dawać w światło bramki, ta piłka taka mogła być troszkę mocniejsza, w światło bramki się, jak wiadomo, nigdy nie daje piłki, bo to się może różnie skończyć, szczególnie jeżeli mamy jakieś tutaj wyboje na boisku. No tutaj nic się tam nie wydarzyło ciekawego. Tutaj nasz znowu środkowy obrońca Tomek wpadł w jakiś tutaj niesamowity rajd, faulowany i mamy rzut wolny, który teraz bierze tym razem właśnie on. Mocny strzał, niestety troszkę niecelny i gramy dalej. Wznowienie przeciwnik tutaj zaczął, tutaj jest taka chyba pierwsza właśnie akcja groźniejsza przeciwników. Oddany strzał zablokowany, no i pewna interwencja. Ja tutaj się czaję gdzieś w tym miejscu, jestem na boku prawym, mam wznowienie gry. Nie pociąłem, to chyba coś do mnie teraz będzie leciało. Tak, leci piłka, wygrany pojedynek główkowy, zgranie dalej, no niestety się nie udało przejąć, tutaj gdzieś mnie poturbowali przy okazji. Tu sobie przeszła jakaś pani. No i piłka autowa przeciwników bodajże. Jest zawienie, przejmuje piłkę, tutaj jest dość ciasno, nie ma tam za bardzo co zrobić, jest w ogóle mega gęsto. Tutaj postanawiam, że staranuję dwóch przeciwników, bo czemu się kiwać, czemu używać techniki, skoro czasem można użyć po prostu brutalnej siły. Taki rewanżek za tamto odepchnięcie. No szukam dalej opcji, ale ciągle ciasne, ciągle nie ma tutaj jak tego za bardzo przegrać. Ciągle jakaś taka odbijanka, tutaj znowu coś próbuję zablokować, tu jakieś przejęcie, tu coś mamy znowu. Tu jest tam kopanko jakieś znowu, tutaj przegranie do środka i w końcu jest jakieś uspokojenie i tę piłkę ostatecznie przejęliśmy. Konstruujemy kolejną akcję, przez Tomka przychodzi tutaj boczny obrońca Przemek, zgrywa sobie z Tomkiem. Tomek środkowy obrońca, przypominam, stoper wjeżdża w pole karne, zostaje faulowany, no i mamy rzut karny. Bardzo dobrze wykonany, mamy 3-0, mecz się bardzo dobrze układa. Jest ciągle pierwsza połowa, więc jest nieźle. Thank you.
Tutaj tak, jakiś moment pressingu. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj się działo. Czekam na środku na jakąś centrę. Czy może coś tu się wydarzy? Jest centra, niezła na krótki słupek. Tutaj nie, kurczę, nie pamiętam, kto to był. Dobry strzał głową, tam minimalnie zabrakło w sumie. No, mogło się udać. No i tak to wyglądało. Drugiej połowy nie zgrywałem do tego, że strzedłem, żeby sobie odpocząć, bo kolejne dwa mecze mieliśmy już dużo trudniejsze. Oczywiście z szacunkiem tutaj dla przeciwnika. W drugiej połowie grali naprawdę nieźle i mogli spokojnie ze dwie bramki ukąsić, więc było dość niebezpiecznie, ale udało się ostatecznie zachować wynik 3-0. Także tutaj przejdziemy od razu do drugiego meczu, który, spoiler, grałem katastrofalnie. Mamy pierwszą akcję zgranie tutaj z powietrza, przyjęcie, przegranie tutaj na krótkim, na dość tutaj wąskim obszarze. Wyszedłem od razu po zgraniu, gdzieś tam szukając piłki trochę dłuższej, no ale to też ciężko byłoby to przegrać. Ostatecznie straciliśmy piłkę. Mamy tutaj tak zgranie z Przemkiem, z bocznym obrońcą. Tutaj postanawiam, że wjadę sobie do środka i postanowiłem, że oddam piłkę przeciwnikowi, no bo tak dobrze byli ustawieni, że w sumie fajnie byłoby im tę piłkę oddać. Tak serio, to tutaj co ja chciałem zrobić? Tutaj pamiętam, że miałem kilka takich beznadziejnych podań w tym meczu. Ja chyba tutaj szukałem Mateusza. Nie wiem, czy to był Mateusz, czy to był ktoś inny. Gdzieś chciałem chyba zagrać prostopadłą piłkę w ten obszar, mi się wydaje. Tutaj chciałem ją posłać, o. A skończyło się to tak, to było katastrofalne to było. No i co, szybki powrót tam był w miarę. Kolejna akcja. Długa piłka przeciwnika, ja tutaj się czaję znowu na boku, żeby pomóc. Skracam tutaj dość mocno. Tutaj blokujemy, tak, blokujemy przeciwnika. Udało się przyjąć piłkę, piłka jest jeszcze tutaj nasz out. Gdzieś tam się odbiła od przeciwnika, udało się, chociaż tyle dobrego zrobiłem, że jakoś tam wybiłem. Rzut z autu to chyba nie było do mnie akurat kierowane, gdzieś tam bardziej po linii. Mamy kolejny. Jestem tutaj. Utrzymujemy się przy piłce. Jest podanko, przyjęcie kierunkowe całkiem niezłe i znowu, o kurde, chłopaki zasłonili. Tutaj to podanie też było złe, ale nie było tak fatalne jak tamto poprzednie. Chciałem tak, tutaj wychodził nasz napastnik i chciałem ją zagrać tutaj. I w sumie ją zagrałem, tylko że ona była za lekka. Tutaj dość szybko przeczytał to obrońca. Ta piłka jeszcze się gdzieś tam odbiła i nie wiem, czy tam nasz aut, chyba nasz aut jeszcze był. Zgranie z autu, przyjęcie, odegranie, przegranie do środka, niestety strata nasza była. Tym razem ja nie straciłem, żeby nie było. Leci kontra przeciwnika. Czy coś tutaj się wydarzy? Wydarzy się faul. Chłopaki grają od razu po tym rzucie wolnym. Dobra piłka prostopadła, nasz bramkarz wychodzi mocno z bramki, strzał, podbiła się piłka na kępce. I niestety przegrywamy 0-1. Kibice po naszej stronie. Tak, no tutaj jakoś dziwnie skoczyła. To w ogóle taki farfocel, ledwo co wpadła ta piłka. No ale trudno, zdarza się. Lecimy z kolejną akcją. Tutaj jakieś przyjęcie chyba piłki miałem. Tak, leci. O, tutaj jakieś widzimy głowę małej dziewczynki. Tak, przyjąłem piłkę. Wjeżdżam tutaj gdzieś do skrzydła. Tutaj, kamerzysta, no tak, to podanie było tak nieprzewidywalne, że kamerzystka nie zdążyła. Gdzieś tam zagrałem po linii, szukałem tutaj naszego napastnika. Piłka wybita, jakoś tam się chyba jeszcze odbiła od niego i ostatecznie przeciwnik wyłuskał tę piłkę. Lecimy dalej, tutaj gdzieś poczekajcie, stop. Ta piłka gdzieś się tutaj podbiła. Z powietrza szybkie zgranie do środka, tutaj chciał nasz zawodnik przegrać szybko do przodu i chyba był spalony. Lecimy z kolejną akcją, przejmuję piłkę. Mam troszkę miejsca i znowu zrobiłem coś głupiego. Chyba tak, chciałem zagrać troszkę bardziej tutaj do przodu, chciałem zagrać, żeby on tutaj sobie wjechał. Tutaj też z tego ujęcia niestety nie widać tak dobrze, tak jak mówiłem na początku, te ujęcia no, nie są tutaj najlepsze, szczególnie te z zabramki. Nie widać tak dobrze tych odległości i nie widać perspektywy. On był troszkę przede mną i tutaj teoretycznie, gdyby tę piłkę dobrze przyjął kierunkowo w tym miejscu, jak mu ją wysunąłem, jak mu chciałem wysunąć dobrze, to wyszedłby pewnie sam na sam, no tutaj miałby oczywiście jeszcze tych obrońców gdzieś tam z boku, więc mogliby go tutaj skrócić. Ale no to podanie takie, no znowu jakieś takie teraz, nie wiem, za mocne, takie nie wiadomo jakie. No, kaszankę tu straszną grałem w tej połowie. No i tutaj tak, nic tutaj chyba większego się nie wydarzyło, przeciwnik przejął piłkę, mamy rzut wolny po drugiej stronie, tym razem jest wrzutka. I niestety jest nieprzyjemna kontuzja pleców, bodajże Jarka.
No niedobrze, no przypadkowo tutaj, no na pewno nie chciał mu nic zrobić, ale niestety już tutaj sobie więcej nie pograł. Mamy kolejną akcję, jestem tutaj, osamotniony na skrzydle. Jest podanko, troszkę za plecy, przyjąłem tę piłkę, zobaczmy co zrobię teraz. No straciłem piłkę, tutaj przy okazji jeszcze nastąpnąłem na palca koledze, to był Patryk chyba Brząkalski, pozdrawiam serdecznie. Także póki co no, zaliczam fatalne tutaj podania w tym meczu, jest przyjęcie dość trudnej piłki, co zrobię, czy stracę znowu piłkę, obstawiamy w komentarzach. Uwolniłem się do środka, uspokojenie gry, przegranie do środka. Utrzymujemy się przy piłce, no i niestety tutaj za lekkie podanie i tracimy piłkę. Ale chociaż ja jej nie straciłem tym razem, także to jest plus. Plus dla mnie oczywiście, nie dla drużyny, bo tutaj jest to gra drużynowa, nie zapominamy o tym. Ale tak, piłkę mamy, starałem się tutaj wrócić. Wróciłem bez spalonego, czekam na kolegów. Niezłe podanie i znowu tutaj takie w stylu Ronaldinho troszkę, bo tak tę piłkę tutaj takiego flika zagrałem. Tutaj tak, schodził nasz napastnik, czy to był w sumie pomocnik. Nie pamiętam kto to był, tutaj też ciężko zobaczyć z tej perspektywy. W każdym razie tak, fajne zejście w tempo, widziałem, że schodzi w tempo, że biegnie szybko, dlatego mu tutaj fliknąłem tę piłkę do przodu. Zaraz będzie chyba tak, przekręcenie kamery, no właśnie, tutaj w końcu udało się zejść jakieś dobre podanie, tak jak chciałem wcześniej. Także mamy tutaj niezłą pozycję. Schodzę na przedpole, żeby troszkę pomóc, dobre podanie do środka, obrońca szybko wrócił, przeciął, dalej się utrzymujemy przy piłce. I tracimy niestety piłę. No dobra, przeciwnik dalej tutaj naciera, mają tutaj sytuację. I jest niestety znowu 0-2. Tutaj był taki strzał, no taki, no właśnie, znowu gdzieś tam jakaś pewnie kępka, strzał po ziemi, wydawał się bardzo lekki. Gdzieś tam jakaś kępka przeszkodziła pewnie. I tak to się niestety skończyło. Mamy drugą połowę, dostaję piłkę, gdzieś tutaj jakąś przeplatankę prostą robię, w sumie bez żadnego większego tutaj znaczenia, chciałem po prostu zejść do środka, przegranie, uspokojenie piłki, zgranie z bocznym obrońcą, szukam opcji, nie miałem za bardzo żadnych, daję piłkę do bocznego obrońcy, do Przemka, schodzę mu do środka, nie chciał Przemu mi tutaj podać, dziś dalej sobie klepiemy na boku. Jest parę podań, jest wrzutka, także tutaj fajna krótka wymiana. Niezła wrzutka, ale obrońcy wyczyścili, dalej utrzymujemy się przy piłce i tam dalej nic ciekawego się nie wydarzyło. Mamy tutaj tak, przeciwnik ma rzut wolny, trzymam tutaj zawodnika z numerem 5, a w zasadzie nawet tutaj miałem dwóch, pamiętam, że tutaj krzyczałem, że mam dwóch, ale nikt coś się nie kwapił do tego, żeby mi pomóc. Zgranie, nie chciałem tutaj, broń Boże, nakładki, dlatego to tak może wyglądało dość niebezpiecznie, ale tę nogę trzymałem z boku. Pamiętamy o tym, że to jest turniej charytatywny, także tutaj żadnych fauli nie chciałem. Nic się tutaj złego nie stało, oczywiście napastnikowi. Bramki też w sumie nie było, na szczęście. Tak, to przeprosiłem, że to w sumie niepotrzebne, może było, no nie wiem, nie było kontaktu, także nie było też tematu. Zgranie znowu z bocznym obrońcą. Tutaj chyba postanowił się zemścić, nie wiem, czy to był ten sam zawodnik, czy nie, troszkę mnie staranował. Ale mieliśmy faul, nic z tego nie wyszło, dostaje podanko, nie ma też za bardzo opcji, zgranie do środka, nie złapiła, w końcu poprawiłem trochę celność podań w drugiej połowie, no i znowu nie ma za bardzo opcji, przegranie niezłe na bok, ale tam obrońcy już czujni, szybko nas tutaj skasowali. Mają kolejny strzał, drugi strzał, brawo Kasjan, świetne dwie interwencje. Jedziemy z kolejną akcją, jestem tutaj, na boku, cały czas prawe skrzydło, mamy tutaj wykop, co tu się stanie, jest przerzut, tak, zbiegam do tej piłki, szybkie zgaszenie jej, przegranie dalej do środka, tutaj nie wiem czemu, ale nasz środkowy pomocnik puścił tę piłkę, nie wiem czy on gdzieś tam się, czy gdzieś mu przeskoczyła, czy nie, w każdym razie mamy dalej piłkę, jest niezłe podanie, troszkę chyba za plecy tam było, bo szybko przeciwnicy zablokowali. Tutaj tak, jeszcze w ogóle jedna taka uwaga co do tej murawy. Ona jest bardzo sucha, wygląda z boku nieźle, ale tutaj dołów nie ma jakoś super dużo. Największym problemem jest to, że jest sucha. I nawet jeżeli się podaje piłkę w miarę mocno, to ona strasznie po tej murawie hamuje. I to jest najgorsza rzecz tej murawy niestety. Dlatego trzeba naprawdę solidnie mocno podać, żeby ta piłka docierała tam, gdzie trzeba. Aha, tym mieliśmy rzut wolny. Gdzieś tam mieszczaje się na skrzydle. Dobrą piłkę dostałem, nawet bardzo dobrą. Postanowiłem, że przeczekam ją, opanuję. Tutaj coś tam próbuję zdziałać. Założyłem dziurkę obrońcy, niestety drugi tutaj już go przyasekurował.
A i tutaj zobaczcie, jaką strasznie dużą lukę w ogóle mieliśmy w tej części boiska. No i tutaj szybko już gdzieś czyhał ten ich skrzydłowy czy napastnik. Przejął piłkę. Jest dość szybki powrót tutaj obrońców. Przegranie Klepka. I bardzo dobry powrót Krzyśka, który tę piłkę strasznie wyjaśnia. Wracamy do akcji. Jestem tutaj na boku, dostałem piłę. Zgrywamy sobie troszkę, trzeba uspokoić tę grę z Przemkiem. Tak, wjeżdżam do środka, przegranie dalej. Dalej coś próbujemy skonstruować. Tam gdzieś przy okazji mnie chyba Brząkla zahaczył za te palce w pierwszej połowie. Fajna piłka tutaj na bok. Okazało się niestety, że był spalony. Przeciwnik wjeżdża z kolejną akcją. I niestety mamy 3-0, ale teraz uwaga, tutaj jest taki jeden drobny myk, dlatego że przy tej bramce był spalony. Zwróćcie uwagę na to, właśnie, na to, co się stało tutaj, no nie? Tutaj ten zawodnik, który właśnie strzelił bramkę, podaje do zawodnika, który stoi na ewidentnym spalonym. Jak już doszli do tego, że, no właśnie, że jest spalony, to tę piłkę zostawił. I ten zawodnik, który podawał tę piłkę, po prostu do niej dobiegł, tak jakby podał sam do siebie i skończył. Ale no tutaj nie ma co się oszukiwać. No jeżeli jest intencja podania do zawodnika, który stoi na spalonym, to nie może być tak, że on sobie nagle zostawi. Nie, to ja już nie chcę. I ktoś inny sobie wjeżdża i tę piłkę strzela. No nie może tak być. To jest ewidentny spalony. No tutaj sędzia się pomylił. Tam jeszcze była konsultacja VAR z sędzią bocznym, ale no nie wiem, doszli do wniosku, że bramka zdobyta uczciwie. Także niech będzie, z sędziami się podobno nie dyskutuje. Wjeżdżają, kolejna tutaj akcja. Niezła wrzutka, tutaj obrońca dobrze ustawiony, gdzieś tutaj się czaje, żeby ją zgrać. Zgrywam do Tomka, niestety tutaj sędzia gwiznął rękę, także w tym przypadku był bardzo skrupulatny. Przeciwnicy mają rzut rożny, jest wybicie, znowu tutaj się gdzieś czaje, zbieram piłkę. Szukam, jakie mam opcje, niestety nie ma ich za wiele. Widzę tutaj, że nasz środkowy pomocnik mocno tam zbiega do środka. Przepraszam, na skrzydło dałem mu piłkę, została ona wybita, ale mamy rzut z autu, z którego nic tam dalej nie wynikło. Tutaj przechodzimy dalej do rzutu wolnego, czaję się na przedpolu, jest wrzutka. Zbieram tę wrzutkę i zobaczmy, co zrobię. Aha, daję do bocznego obrońcy, który daje dobrą wrzutę, fajną wrzutę na długi słupek. Szkoda, że nie z pierwszej piłki zdecydował się strzelić, nie wiem, kto to był. Mamy niezłą piłkę, niestety nad bramką. I na tym kończy się nasz mecz numer 2, który przegrywamy 0-3, więc w meczu trzecim musimy wygrać, żeby zdobyć drugie miejsce na turnieju. Zobaczmy, czy udało się to zrobić. Ale emocje, co? No bo tutaj chłopaki postanowili, ci, z którymi przed chwilą przegraliśmy 0-3, że trochę nam pozasłaniają kadr. Tutaj pierwsza akcja to jest piłka do mnie, gdzieś tam sobie leci na skrzydło. Dobiegam do niej, zobaczmy, co tu się wydarzy. Ogrywam bocznego obrońcę, daję wrzutkę na krótki słupek. I tam, aha, dobra, już wiem, tam była obcierka i był ostatecznie rzut rożny dla nas, który nie wiem tutaj, czy, nie, nie wrzuciłem, czy nic tam się specjalnego nie wydarzyło. Także no, w miarę dobre tutaj wejście w mecz, wygrane pojedynek 1-1 i wywalczenie rzutu rożnego. Dostaję kolejną piłkę na bok, jestem tutaj, szukam opcji, schodzę do środka. Zgrywam dalej do pomocnika, żeby coś tutaj popróbował konstruować. Dostajemy piłkę. Tam niestety było za ciasno, jest przegranie na bok. Wrzutka przejęta przez przeciwników. Prostopadła piłka do szybkiego tutaj chyba skrzydłowego czy napastnika. Taki mały chłopak był, ale szybki. Wjeżdża tutaj dość mocno i co się stanie? Czy będzie gol? Nie. Chyba nawet nasza piłka była, nie wiem, co tam się wydarzyło. Wznowienie przez nas, dostaje piłkę na bok. Tutaj tak, w ogóle to też znowu, tak jak mówiłem, nie widać perspektyw. Tutaj była dość taka intensywna akcja biegowa, bo ten obrońca też dość mocno mnie gonił. Dostaje piłkę, przeplatanka, przegranie z Przemkiem. Przemek zgrywa do środka. Mamy dalej piłkę. Próbujemy ją jakoś uspokoić, jest tak, uspokojenie gry, pokazuje tutaj, że jestem na boku, dostaję właśnie piłę. Znowu schodzę do środka, szukam dalej opcji, tak, tutaj dość mocno zagęścili mnie.
przegranie na bok i tutaj niezła próba podania prostopadłego. Niestety tam się nie udało. Przeciwnik ostatecznie przejął tę piłkę. Gramy dalej. Ze środka dostaje niezłe podanie. A nie, to nie ja, sorry, to Przemek. No właśnie, tutaj tak, tutaj się zamieniliśmy znowu, Przemek dostał, nasz boczny obrońca dostał piłkę, tutaj się ona gdzieś do mnie odbiła i tutaj tak, zrobiłem to świadomie, żeby nie było, że ja tę piłkę gdzieś tam chciałem sobie, nie wiem, kopnąć, strzelić do bramki czy coś, po prostu ją wybijałem, nie miałem tutaj za bardzo opcji, gość na mnie mocno nacierał, tutaj też wszystko było pozamykane, no mogłem ewentualnie na od wybić, ale też było bliżej bramki, dlatego postanowiłem, że po prostu ją wyrzucę i tyle. I ona chyba nawet nie wyszła, to właśnie przez tę suchą trawę, no właśnie, ona gdzieś tam mocno zahamowała po tym koźle. Tak, dalej jestem na boku obrony, bramkarz tutaj zdecydował poszukać właśnie swojego bocznego tutaj napastnika skrzydłowego. Niestety nie przewidział tego, że jestem niesamowicie szybki i szybko tutaj te akcje przerwałem. Tutaj tak, w ogóle zdecydowałem się podać piłkę na no właśnie, bo tutaj miałem ewentualnie Cassiano, no nie? Tylko że też do końca nie widziałem, to był pojedynek sprinterski, dlatego nie widziałem, czy ten gość będzie bieg do przodu i to by było zbyt ryzykowne. Gdybym tutaj zagrywał, musiałbym tę piłkę faktycznie bardzo mocno zagrać, no to też mogłoby być niebezpieczne, bo ona gdzieś tam mogłaby zaraz poskakać. Dlatego zdecydowałem się bezpiecznie ją wyrzucić na aut. No i tyle. Mamy dalej akcję, schodzę bardziej do środka, pokazuję się do gry, daję piłkę Krzyśkowi. Krzysiek tutaj jakiegoś flika zagrał do naszego napastnika. Brawo, jest 1-0. Także udało się tutaj znowu w jakiejś tutaj kluczowej akcji uczestniczyć. Wyrzuciłem trochę Krzyśka do przodu, on sobie tę piłkę po prostu gdzieś tam jakoś ją skrobnął. Poleciało do przodu, mamy rzut z autu, poczekajcie sekundę. To tak te ujęcia dość tak szybko lecą, no nie? Mamy rzut z autu, ja jestem gdzieś tutaj, schodzę, pokazuję Przemkowi, że chcę piłę, dostaję ją na nogę, przyjmuję, zabieram się szybko bokiem, tutaj mijam dwóch gości. Jest wrzuta na krótki słupek, niestety nie udało się tam jej dobrze dostarczyć. Kolejny wygrany pojedynek sprinterski, także tutaj już trochę się odkułem po tym drugim meczu w miarę. Tutaj rzutu rożnego nie mieliśmy, ale dalej się utrzymaliśmy przy piłce. Tutaj trochę to skróciłem, tak to jest dalej bodajże ta sama akcja. Dostaję piłkę, przegrywam ją tutaj do środka, klepiemy sobie dalej tutaj z chłopakami. Jest niezły strzał na bramkę, bramkarz obronił i mamy rzut z autu. Wznowienie gry, wychodzę tutaj do gry. Zgrywam do środka, tutaj postanawiam ze mną sklepać. Szybki sprincik do piłki, dobiegam do niej. Troszkę tutaj hamuję, zmieniam tempo. I obrońca tutaj dobrze wrócił, no tutaj niestety z tej perspektywy dobrze tego nie widać, tam było też sporo sprintu, obrońca tutaj ten boczny, taki wysoki, szczupły chłopak. Na początku się tam gdzieś niby wyłożył, ale szybko wrócił i ładnie to ze wślizgu zablokował, także dobra robota, nie wiem jak masz na imię, ale dobrze mnie zablokowałeś. Tak, druga połowa tutaj była już, widać pewnie zmianę kamer, troszkę inna jakość, tutaj tak, mamy akcję z boku, pokazuje się bocznemu obrońcy, który tam się wstawił, jakiś tutaj dribblings. Schodzę do środka, no szukałem tutaj opcji, liczyłem na to, że będzie tutaj jakieś zamknięcie. Ta piłka była w sumie całkiem nie najgorsza, taka mięciutka z niewielkiej odległości, więc tutaj fajnie byłoby to, no boczny nasz skrzydłowy tutaj z drugiej strony bardziej zszedł do środka. No i niestety ta piłka tutaj była troszkę niecelna. Mają przeciwnicy rzut z autu. Co tu się wydarzyło? A, atakują, no właśnie, jest atak przeciwników. Podanie, dobre podanie i z pierwszej piłki ładne wykończenie. Lewa noga, no tutaj ciężko byłoby, żeby Kasjan to wyciągnął, chociaż no, było dość blisko. I mamy wynik 1-1, czy uda się to drugie miejsce? Dostaję piłę, tutaj dość taką niewygodną, ale udało się ją przejąć. Jestem na środku, zgranie do kolejnego tutaj pomocnika. Przegranie na bok, czaję się gdzieś tutaj przy 16. I tutaj nic z tego nie wyszło. Mamy rzut z autu, ja gdzieś tam czaję się pewnie tak. Zszedłem trochę bliżej, żeby tę grę trochę skrócić, żeby być bliżej siebie. Niestety do piłki nie byłem w stanie dolecieć, no bo była troszkę niecelna. Jestem w tym miejscu, leci tutaj jakaś piła, skracam szybko obrońcę, żeby właśnie popełnił błąd, no i wybił piłkę. I tak, tutaj mamy tak, kolejną mamy piłę. Mamy tutaj rzut wolny, to jakiś był. I tutaj tak, Kamil mi bodajże powiedział, żebym leciał do przodu, no i stałem dlatego na linii z ostatnim obrońcą. I piłka okazała się na tyle penetrująca, że przyszła dalej.
Także ja dostąpiło. Tam pamiętam, że zerknąłem, nie miałem za bardzo opcji, musiałbym poczekać. Tylko powiem tak, tutaj jechałem już na takich oparach i miałem tak bardzo siły w nogach, że postanowiłem, że tę piłkę po prostu sobie wrzucę. I tak zrobiłem, ale niestety skończyło się to kraksą naszego napastnika z bramkarzem. Tam ostatecznie, z tego co pamiętam, nic poważniejszego się na szczęście nie stało. Mamy kolejną akcję. I mamy bramkę. Kurde, nie pamiętam jak masz na imię. Koper chyba na ciebie mówił. Także Koper u nas strzelił brameczkę. Bodajże drugą. Dobre wykończenie, spokój. Jest ok, mamy rzut z autu. Nasz środkowy obrońca stoper, którego znacie już z poprzednich meczów, wjechał sobie tutaj, urządził sobie rajdzik. Pewne wykończenie. Świetna kontrola, świetna technika. I mamy 3-1. Także wszystko wskazuje na to, że zajmiemy drugie miejsce w turnieju, jeżeli nic tutaj się nie wydarzy, a nie powiem wam, czy się wydarzy. Zobaczcie sobie sami. Jest rzut rożny dla przeciwnika. Tutaj jeszcze oddany strzał. No i mamy koniec meczu. Tak to wyglądało, udało się ostatecznie zająć drugie miejsce. Tak jak wspomniałem, może te ujęcia nie są najlepsze, za co przepraszam, ale myślę, że jednak mimo wszystko udało się zrobić to tak, że jednak tutaj widać to, co trzeba. Tyle na dziś. Jeżeli materiał wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zostawienia subskrypcji na kanale, bo tutaj materiałów piłkarskich jest pewnie już nawet za dużo, o ponad 200 filmów, więc w sumie jeżeli masz dosyć piłki nożnej, to nie subskrybuj tego kanału, bo będzie tu jej jeszcze więcej. A po co masz się męczyć? Wszystkiego dobrego, owocnych treningów. Mam nadzieję, że pierwszy mecz ligowy, który będzie bodajże 22 sierpnia, uda mi się nagrać. Fajnie by było, jakby tak się stało. Zobaczymy, co przyniesie czas. A póki co trzeba przygotowywać się dalej, bo już jutro gramy kolejny przedligowy sparring przy 30 stopniach o godzinie 11. Będzie ciekawie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia.